Owczarki niemieckie, nazywane popularnie wilczurami, cieszą się w Polsce sporą popularnością. Z tym, że te najczęściej spotykane często mają już niewiele wspólnego ze swoimi braćmi wywodzącymi się z niemieckich hodowli. W miany weekend do Rybnika zjechali najwybitniejsi przedstawiciele tej rasy. Potocznie o tych czworonogach mówi się wilczury, jednak określenie to absolutnie nie pasuje do prezentowanych psów. To owczarki niemieckie, mające przodków w liczących sobie ponad 100 lat hodowlach zza naszej zachodniej granicy. Ponad 130 najznamienitszych zjechało w sobotę do Rybnika na wystawę. Sędzia zwraca uwagę na budowę anatomiczną, opisuje najpierw pieska na stój. Później pies jest opisywany w ruchu, bo wiadomo, że w ruchu widać, jeżeli są jakieś wady, to wtedy wychodzą w ruch, a aparat ruchu musi być tutaj doskonały i owczarek musi się wykazywać swobodnym kłusem, przestrzennymi chodami, bardzo dobrą kondycją, jak również jest zwracana uwaga na psychikę psa. Ale aby tego dokonać, potrzeba wielu lat pracy. Owczarki, które jeżdżą na wystawy, muszą być perfekcyjne pod każdym względem. Przyjeżdżam do Polski już od 2 lat i spotykam psy, które niczym nie odbiegają od naszych standardów hodowli. Co więcej, owczarki z polskich hodowli na wystawach w Niemczech osiągają już znakomite wyniki. O agresywnym zachowaniu nie może być mowy. Nawet pojedyncze warknięcie na sędziego oznacza dyskwalifikację. Owczarki nie mogą być również bojaźliwe ani płochliwe. Owczary niemieckie to jest rasa pasterska, to nie jest rasa psów obrończych, jak dużo mówią, nie? Że o, mam wilczura, to on jest agresywny. No i taki pastuch, on się w takim stadzie dobrze czuje. On jest na pastwisku, nie? Po rybnickiej wystawie 11 piesków otrzymało licencję hodowlaną.